Cześć wszystkim. Dzisiaj Swords & Sandals trójka. Solo Ultratus, odcinek siódmy już. No, z tymi bossami to tak jest. I jak mamy ten trudny tryb, który tu jest, nie? Czyli na pistolety. To jest jeden z najtrudniejszych typów walki. No drugi trudniejszy etap jest to po prostu na gitary i na przykład chciałbym wam tutaj spróbować wygrać. Na razie to my się bawimy tutaj, nie? Czekamy, aż będę mógł korzystać tu punkty i wtedy będziemy się bawić z tym, nie? I wydaje mi się, że trzeba rozdać kiedyś punkty w dodżowaniu, bo przeciwnicy za dużo w nas będą trafiać. Okej, 6000. Spróbuję dzisiaj jak najmniej cheatować. Jeżeli to jest w ogóle możliwe, to nie scheatuję ani razu. I w sumie najlepiej jest chyba po prostu zarobić kasę. Ewentualnie pistolety sprawdzić. Tylko, że nic z tego nie ma. I po prostu, no, pozbijać te levele, nie? Wbijamy oczywiście dwa, bo wbijamy jeden level nad bossem. Żeby mieć jak najwięcej możliwości, bo jednak no, bicie się na pistolety nie jest jakąś łatwą robotą, nie? Przekonaliśmy się o tym przy walce z Obliteratorem i Xanfarem, nie? Oni to potrafili pokazać, co to znaczy być lepszym. No tutaj widać, że bijemy jakieś duże damage, nie? Ale za małe, żeby być zwycięzcami każdej walki. Mamy spalenie, które mają nam pomagać. Tylko, że jak jestem i magikiem, i gościem na pistolety, to mam jakby dwa, te połączone dwie gry ze sobą. Jak widać, gości rozwała, nie? No tutaj widać, że te początkowe ekspy to szybko wlecą. Chyba, że to o to chodzi, że jak jesteśmy na pistolety, to szybciej ekspy zdobywamy. Ale raczej nie, to po prostu jest początek gry i dlatego tak szybko to leci. No i znowu to samo, nie? Kolejny boss trochę nam pokaże, jak to się walczy z nim. I trzeba się właśnie bardzo postarać. Trzeba rozdać w intelekt z punkty, żeby mieć czwórki. Oprócz czwórek, żeby mieć jeszcze opcję atakowania z większą ilość obrażeń. Bo jak nie kupimy czwórki, to będziemy mieli większą ilość obrażeń, nie? Jaki to jest ten twój akces, tak? Trochę będzie tych sezonów ze Swords & Sandals 3, bo w tej grze jest mnóstwo gier, mnóstwo opcji, które warto sprawdzić, nie? Myślę, że jesteście i tak fanami Swords & Sandals, to chcielibyście zobaczyć, na przykład, jak ktoś wygrywa na ustawiony na charyzmę czy na magikę. Jest tutaj wiele opcji, które chciałbym wam tutaj przedstawić, nie? Na mace jeszcze, na gitary, na Swordy, chociaż może nie trzeba się aż tak bardzo zagłębić, bo jednak jak chcemy dużo zobaczyć, to można się wtedy coś bawić. Bon. I co? Nie działa. Po prostu cię zamrożę gościu i zobaczymy, jak działa jedynka. Okej, okay. Jak wykończamy gościa ze skilli, to nie mamy alignmentu, nie? Trzeba o tym pamiętać. Okej, okay. Gitarki. No właśnie, takie to są te gitarki, nie? Trzeba trochę podejść, żeby zacząć atakować. Expo Alcor Painbringer. Painbringer się
73, 58, 36, 40. Kolega podchodzi. To mogę chyba go zasypnąć. Nie, nie mogę. 15 exp. Te magiki się ładuje nam po każdej turze. Okej, okay. Jest całe życie i co? 10. My jesteśmy kimś na dystans, nie? Komodus. Trzeba ulepszyć te nasze rękawy, bo one są za dziś z 4 poziomu. Z 5 nawet. A mamy level 15. Jesteśmy bardzo dobrzy pod względem walki z przeciwnikami tutaj. Co to było? Cliff Fire. Okej, to jest ten pomysł. No i co? Levelek. Rozdajemy w intelekt. Trzeba w inne też rzeczy rozdawać. Nie trzeba w agilitkę, bo i tak nie musimy być szybcy. No chyba, że trzeba od przeciwnika odejść. Dobra. Ile mieliśmy walk? 8. 8 walk. Trochę jak sprawdziliśmy już przy poprzednim odcineczku. Aha. Arms. Super, zwiększmy to, bo już jest takie słabe, że aż to razi. Okej, 98, 99. No i 70 bijemy już z strójek, więc ładnie. Możemy kupić czwórki, tylko najpierw musimy na niego zbierać. 32 tysiące są potrzebne, nie? Na tę skalę. 900 gold. 32 tysiące, tak. Nie wiem, czy będę chciał na to zbierać. Można zbierać. Pablo Grym. Okej, okay, czyli armorem jesteś równy ze mną. Tylko 4 więcej może. 48, a z tego? No mogę wszystkie używać, nie? Jak nie mam trójek, to mogę czwórek, to mogę użyć wszystkie skille. No i znowu mogę użyć. I teraz ile się zwiększa? 18. 18 się zwiększa po każdym tym. No 18. Po każdej turze. Jak usnę, to 18 się zwiększa i potem następne 18, nie? No dobra, ziomek. No nie działa to. Jeden to cię wykończy. Nie będzie tak, to cię po prostu zamrożę. Coś będziemy wysilać. To w takim razie ten gościu. 79 porażek mamy, nie? A 109 wygranych, to ładnie idzie. Dobrze, dobrze. Staram się tych bossów nie zabijać z czarów. To ze mojego pistoletu. No i co? O 56. Luki jest na takim etapie z armorem, to on może mnie atakować. Krytyka pokazał, jakiego ma dużego. Nie pokazał, ile wywalnął skrzypku, ale chyba nic, skoro nie próbował. Ok, 700 golda. Ha, Sophocles no bled. Okej, bujeczka. I co? Dalej to nie działa. W sumie sobie tę magikę zwiększyłem, nie? Bo to leczy i magikę, i życie.
Na ligę jesteśmy ustawieni, to ładnie. Pole 1. Dlatego też nie warto sobie w przeciwników ze skilli, nie? Żeby te alejmenty jak najwięcej rosły. Bo można też tutaj walczyć ile się chce, żeby, nie wiem, tutaj alejment było 200. No nie ma ograniczenia tutaj walczeń, tylko jest ograniczenie do wbijania leveli. Tutaj można z tymi gościami walczyć i walczyć. Jak się nie znudzi, to można walczyć. No wiadomo, że nikt nie będzie walczył, nie wiem, 1000 walk. Albo 100 walk. Co długo to by trwało. Niektórych to trzeba zamrozić, bo po prostu się nie dają trafić. Ale to można zabijać bez używania skilla. Okej, okay, Nerak. Benny, Volant, Katran. Jesteś w sumie kotem, to się zgadza. W końcu ktoś na tej arenie, który ma większy damage od mojego. Był już jeden gościu, który miał damage równy mojemu. A teraz jest gościu, który ma większy od mojego. Tylko o jakieś 8, tak? Ale ma. Na taką odległość to ty gitarą nie graj, bo po prostu nie sięga ta muzyka z tej twojej gitary. I tyle. Jeszcze 10 tysięcy. Expand Gigax. Gigax, Gigax. W sumie te dwa skille wymagają 50 magiki, nie? To... To dlatego mógł użyć oba. Gdyby jeden wymagał 80, to bym już nie mógł użyć dwóch. Tylko jednego. Tak mogę używać. Dobrze. Jak wyglądamy z czasem? Wszystko się nagrywa ładnie. Dobra, to wszystko jest gitarka. No to teraz Akta Eon. No, oni to potrafią sobie wymyślać imiona. Tutaj nam się zwiększyło ze 73 obrażeń do 87 obrażeń, nie? Więc level ulepszamy sobie punkt w lub oraz punkt. No to te miecze. Albo w doża. Można w doża. Choir. Ja na tym pistoletu czuję, że coś jeszcze 10 punktów wcześniej. Ale słaby typek. Zaraz zobaczymy jego statystyki tutaj. Który on jest level? 15, ok. I wszystko mamy lepsze od niego. Następny ten typek Mordred. A, ale szybki jesteś. Ja nie muszę być szybki, bo ja nie biję na blisko. Zbieżki walnąłem mu i tyle. Okay.
Czy mogę coś... Nie. Ile jeszcze walk trzeba? Dwie. No dobra, dwie walki i będą nowe rzeczy. Bardzo fajnie. Może wymienię ten pistolet na jakiś lepszy z levelu 17. O, 25 życie ma. No moje życie też trzeba kiedyś ulepszyć. Nie można tak ciągle na magiku iść. Przy magice się skupiać. Z samą magiką to my tego nie wygramy, nie? O, jeszcze zamroził mnie chłop. To ja go też zamroziłem. Zepnę po prostu im. To nie działa niestety. Że jak jest ten podwójny damage, to większa jest szansa, że się trafi. Mogę z tego korzystać, łatwiej coś mi trzeba pochłonąć. 1000 golda zdobyliśmy kolejne. Ale to chyba nie starczy, że czwórki kupić, nie? Będzie to z 10 tysięcy, to mogę zrobić te kolejne walki, żeby to kupić. No właśnie, bo te czwórki to takie damage, że potrafią walić. O! W końcu ktoś mi armor zbił. No i co? No ej, ty! Seb, za dużo pozwalasz. No wiem, za dużo sobie pozwalasz. Jeżeli ty sobie pozwalasz, żeby mi zbijać całe życie, to ja cię zbiłem jednym czarem. No i co? Okej, czyli mieliśmy pójść tutaj. Tutaj punkt. I tutaj? A to jest regeneracja magiki, nie? 3% więcej. Dobra, weźmy w to. Nie rozumiem jednak w te miecze. Może na razie operujmy tą magiką i tyle. Jeszcze mnie... Dobra, to jedną walkę trzeba zrobić. No bo to jest ten błąd, którego twórca no nie może już naprawić chyba. Że niby jest zero walk, ale jeszcze trzeba walczyć. Jedną walkę więcej. 90, super. 72. Tylko, że te pistolety to... No trzeba go ulepszyć jak nic. Ile się zwiększy? 29, 19. Okej, okay, jak będziemy to lepszać, to będzie więcej się regenerowało. No dobra, nie możemy pić levelu, ale mamy nowe rzeczy. Okej, okay, jeszcze trochę tam na tym potrzebujemy, na ten skillek nasz. Może zróbmy te następne walki. Co i ile to jest na tych armsach? 72, to ja nie muszę tego ulepszać. I to będzie słabsze wtedy. No chyba tu nie ma nic fali. Serio? Mamy mieć 4 stręcze na taki armor? Nie, no to po prostu nic nie ma do zmiany, bo jesteśmy dobrze ustawieni. Zobaczmy, czy damy radę wygrać z bossu, mając takie ustawienie, jakie mamy. Dokument Mage, Mr. Amazing, New World for Mr. Amazing. Now! Okej, okay. Będzie dodżował mi. Tylko dobre nazwy. Ja mam więcej życia, on ma więcej armoru, tylko trochę. On ma więcej magiki, ja mam mniejszy damage też. Czyli w sumie ja mam 4 rzeczy większe od niego. A ma 3. Okej. Okay. Zobaczymy. No szybko wbiliśmy te levele, nie? Aż za szybko, tak można powiedzieć. Aha. Ty rezisty masz? Nigdzie nie piszę.
To masz rezist, ty mówisz? Spadaj mi stąd. Dobra. Uuu! Stary! Nie wiem, no każdy skarbał, no właśnie, może mnie zniszczyć. Jesteśmy na lody i ustawieni prosto na stary, nie? Jakoś się tego spodziewałem. No nie pokażę mi miesza. Dobra, to trzeba te czwórki chyba kupić. Nie wiem, jak to jest, że jak idziemy na bossa, to nic mi te czary biją. Okej, okay, nie może być aż takim dobrym, ale... 21 obrażeń nie bijemy z czarów. Czy... przy dwójkę. To ja mieli, tam jest jakiś procent mniejszy tych ataków. Dobra, to w takim razie przebijemy się jeszcze przez... jeszcze raz przez te 20 walk. Tak, 4 areny. I będziemy robić... 4 areny plus 1 gościu. I jeszcze raz na niego pójdziemy. Szybko tutaj z nim wygrywamy, więc po lewo wbijamy. Właśnie, to trzeba się tym leczyć, nie? Mi się trzeba leczyć. I to jest jakby takie darmowe. Nic nie wymaga żadnych pieniążków, my to zwiększamy. Rinaldo. A, dobra, za szybko go pokonałem. 1050. Jeszcze 10 tysięcy, no to zdobyliśmy tę kasę. Nie szkoda, że u ciebie są takie słabe spele na tym poziomie. A może w hełmach jest coś? Piętnaście chcemy zwiększać? Nie, nie bądźmy tacy. Nie musimy. Dobra, to sprzedaj. I jedziemy z walkami. James. Ale no zbijam mu prawie całą armę, nie? Nawet całą armę zbijam temu Mr. Amazingowi. Z nim będzie jakiś słabszy od tego naszego obliteratora. Tylko, że on ma angielitkę. Można go pychać. Trzeba się leczyć. I dobrze bić. O! Serio? Spadłem? Jeden pał przegrałem. Alberich. To jest trochę obciach, nie? Jak się na takim poziomie przegrywa. No, nic nie poradzimy, jak siła zepchnięcia jest silniejsza od naszego oporu. Okej, okay. Czyli jak wiecie, to nie będzie trafiało damage, tylko będzie nas to leczyło. I będzie fajnie. No chyba, że się coś pokręci i nie uleczy, a wiem, że to damage. Nie mogę kupić tego elementu. No, chcę walczyć z tobą, Leonel. No, źle zrobił. Na tym Mr. Amazing, jak będziemy walczyć z pistoletów takiego najczęta, 4 hity potrzeba. W jego życiu. Armor to my zbijemy z falami.
Dogman Mage to się akurat zgadza, bo zdodżował mnie z ataki. A ile tych walk jeszcze? Mam 12. Chcę, żeby mi dali jakieś dobre pistolety. Żebym mógł sobie kupić lepsze. Tak już tu mam. Albo żeby armorem mógł sobie kupować. No dobra, Boros Manticore. Boros ma Manticore. No nie mogłem cię trafić, nie? Mogłem tego skilla użyć. Okej, czyli jeszcze dwie areny. Ta i następna. Się wyleczył chłopak i nic z tego nie ma. Orlando. Storm Urma. Jak on to zrobił? Że ma równe 100 armoru. No i zacznij te... No dobra, to jest 26, 31, to jest 57. 70. Nawet 80. Przepraszam. 86, 95, no i 5 armoru, no faktycznie 100 wychodzi. No dawaj go. Zróbmy tym skillem, że słabszy mi teraz go zastrzelimy.
Ile już mam kasy? No jeszcze trochę. Trzy walki się trzeba. A ten tu ma 100 życia równo. Nie wiem jak to jest, teraz mi pokazuje procenty, że no trochę nieraz, nie? Teraz nie pokazało, nie? A gościu, gościu rozstrzelany. Nie rozstrzelany w ciało, ale rozstrzelany tak, że życie tracił. Jorm. Chyba tych dwóch wystarczy pokonać, już jest dosyć tego. Liczę się z wami tu. Jest. Kolega podchodzi i no, nic nie może zrobić, bo jest na odległość. Ile jeszcze? 6 walk. Dobra, to mam jeszcze tego gościa i tamtych. 6 jeszcze. 6 jeszcze. Potem, skoro to zero liczy jako jeszcze dodatkowo walkę. Usmant. Jeżeli chcecie, żebym wam nie pokazywał tych walk, jak je wygrywam, to napiszcie. No napiszcie, jeżeli nie chcecie, żebym wam te walki pokazywał. Wydaje mi się, że nie jestem zła. Pisać. Pisać, pisać. Czy mam walki wam pokazywać, czy mam dla mnie mam odpuszczać? I tylko pokazywać, że to ważne walki, czyli do ujemnia na walki. Aby zbieranie czasów, może mam wam odpuszczać. I za 51 wyszło, super. Może do 55 się dobijemy, jak jeszcze pozabijamy tych typów. Którzy nam zostali. Nie, okej. No już mnie stać na czwórkę, to może ją kupimy. Gdzie to jest? Nie tu, tylko Ice Storma, tak. Całą kasę na to wydałem. Zobaczmy jak to bije. To całą magikę niestety na nią zużywam. Też pistolet sobie musimy kupić. Jakiś lepszy niż te 30 obrażeń. To w sumie, jak użyjemy tego skrytu, to po prostu będziemy odsypiać i tyle. Odeśpimy, będziemy mieli. Co będziemy mieli? Magikę, tak? Bo jak odsypiamy, to leci nam bardzo dużo. No ja się zamienię z tobą, żeby nie było. No i co z tym trafianiem w ciebie? Magią cię trafią.
Bronią mnie. Uff. 38 magiki zwiększa, dobra. No, jeszcze w rękę mi trafił. To mu się poszczęściło, że mi zbił armor i jeszcze krytyk w rękę poszedł. No, chyba więcej zadam tymi czterema spelami niż tą jedną czwórką. Będzie więcej magiki, to wtedy więcej się zada. Na razie trzeba tę magikę nabić. 38. Rozrobimy tą czwórką, bo Gravis Hit nas nie zabije. Jak mamy armor, to nie może zabić nas krytkiem śmiertelnym. No, teraz to by trafiło. Okej. Jeszcze dwóch typów i walczymy z powrotem z Mistrza Amazinga, bo dzisiejszy odcinek to wydawało się, że szybko poszedłem na bossa po wbiciu tych leveli, tylko jednak później okazało się, że i tak dużo jeszcze nas czeka. No bo jednak uzbierać kasę na trójkę było warto i na te nowy pistolet, bo z tym co byliśmy, to nie byliśmy w stanie wygrać z Mr. Amazingiem. Pokazał nam, jaki damage trzeba mu włożyć w klatę, żeby być lepszym od niego. Jeszcze ładnie jest zdobywana kasa i ostatni typek. Mogłem sobie tego na końcu, żeby było więcej kasy. No, lepiej używać te 4 spele tu, ten jeden to mniej fajny. Teraz jak go zabiję, to będzie 54 chyba. Jak nie, to zrobimy tak, żeby było 55. Okej, to jeszcze pokonajmy ich. Jeszcze ich pokonajmy. Żeby to było 55. To najpierw wyjdę stąd, żeby te... Ja chcę jeszcze nabijać sobie te walki do odłupania następnych nowych itemów. To trzeba wyjść i wejść do walki, żeby pokazało to. Oj, źle. Informacje, że no, mamy teraz nowe itemy, to może na coś kupimy. 5000 jeszcze zbieraliśmy. Gdzie tam? Wszystko jest takie słabe. To może itemy. Nie ma nic. Kompletnie nie ma nic. Ewentualnie, że wyjdę z gry, wejdę jeszcze raz do niej. Wiem, że jak to zrobię, to mogę coś sobie zmienić. Dobra, te alignmenty nabijajmy. Teraz tylko jeszcze alignmenty nabijemy, no i pójdziemy na tego Mr. Amazinga. Albo faktycznie zrobię ten numer, wyjdę z gry, wejdę do niej. Żeby szybciej zmienić te rzeczy w sklepach. Wiem, że tak to działa. Wejdę z gry, wejdę, to mam inne itemy. No i znowu zapomniałem. Trzeba pamiętać o tym, żeby Lightmentera nabijać, a nie zabijać ich po prostu tak. Bo okej, okay, kasy zdobywamy, ale wygrane. Najlepiej z alignmentami działają. Bez alignmentów to
trochę słabe tryb grania. No co jest? No, wejdziemy zaraz z gry i wejdziemy do niej. Jeszcze raz. No i super. Teraz będzie 54 i teraz dwie kolejne walki. Okej. Pieniędzy też dobrze, dużo zarobimy. Raneczki. Teraz taki będzie 55. Archbishop Pan. Zatkuję go za 108. Okej, okay, zobaczymy. Mamy 55 elementów. Z gry wejdę do niej. Nie wyłączyłem nagrywania, bo nie mam moduł. Teraz wam pokazywać, jak włączam. Jest chwila, moment. Tylko szkoda, że na full screenie też nie może włączyć. Ok, włączone. Zobaczymy, jakie nowe rzeczy są. Mamy ładną kasę. No dobra, czyli nic z tego nie wyszło. Nie będziemy zwiększać dzidziestwa armoru, po prostu Mr. Amazing, twoja kolej, żebyś poległ. Chciałem coś z tego mieć, to nie wiem. Jak przegram parę walk, to po prostu zrobię to samo, tym razem tam to oszczędzę patrzenia, jak wychodzę z gry. Lebie 76. 137. O, to ciebie walnęło. I co, i się nie mogłem wyleczyć. Dobra. No i jak ja mam sobie wygrać? No właśnie. Szybko ci się magika regeneruje. Ja tak szybko nie mam. Okej, odepnij. Użył magikę na Gale'a, więc trochę z
sobie przeszkodził. No. Okej. Okay. No. No nie, okej. Okay. Znowu mówię, jego walnęło. No, we mnie też walnął. Okej, okay. I ten jest gościu od zabijania. Okej, zrobimy jeszcze raz ten numerek, zbyliśmy się z gry i wejście do niej. Zajrzyjmy do tych sklepów. Wiem, że kiedyś jak tak się bawiłem w to, to za którymś razem zdobyłem świetną broń. No nie mam tego szczęścia tutaj. Fajny item też zdobyłem. Zrobimy jeszcze inny numer. No chodziło mi o to, żeby wejść w naszego Grześka starego i tam, żeby się jakieś fajne rzeczy pojawiły, ale po prostu levele były za wysokie. Czyli nic z tego nie wyszło. No i co, charyzmę mam tracić? Leczyć się nie trzeba, bo to kolejna magika pójdzie. Piątki było od 500 i potrzeba 132 tysiące. Mogę sobie kupić kolejny czar, ale czy to się przyda? No w sumie jedną trójkę, to może druga by się przydała. Wziąłem tym razem truchiznę. Jeżeli nie przegrywa, to po prostu tak będziemy robić. Dobrze, pewnie się przydadzą, co? No. Podciął mi rękę i nie mam pistoletu tej ręki drugiej. Troszkę bym go pokonał z tym podwójnym damage'em, nie? Ile to bije? 60. Podszedł. No i tyle, bo nie mogłem go trafić. Tylko ma czas i wygrane. Ma czas na wygrywanie. Ale ja też mam czas na wygrywanie. Też mam czas na wygrywanie. Okej, okay, to tyle. Okej, użył wszystkie spele, to teraz ja. Szkoda, że ja go muszę odepchnąć, żeby mnie nie zabił. Chociaż i tak odpychanie przy magiku nie ma znaczenia. Pewnie jak ciebie będę pokonywał. Może będzie łatwiej, bo ty nie masz... Magik. Okej. Okay. Dzięki za magikę darmową. Odejdź. No i jak mam cię pokonać? Coś powiesz? Jakąś... teleporadę? Po
to się okazuje, że nie mogę nikogo pokonać z pierwszego razu, bo oni są za mocni na moje statystyki. Gorsze zagrywki musisz zrobić, nie? Mr. Amazing. No, to dobrze, to by się przydały, których nie mam. No i mógł zabić. Armor to mu jakoś zbije, ale nie starcza, żeby go pokonać. Trzeba mieć lepszy pistolet, inaczej nic z tego. Może to zajrzyjmy do tych sklepów, tak? Cokolwiek zrobić, żeby mieć jakieś wygrane szanse, tak? Ale przy takich pistoletach to jak to zrobić? One są słabsze niż mogę mieć. Nie wiem, jak to jest zawsze początkowy basowy, tak trudno. Później basowy są łatwiejsze. No i trzeba go trafić i wtedy się jakoś może wygra. Serio? Mamy go i nawet mogę go podnieść. Zrobione. Mr. Amazing pokonany. Mniej prób mi zajęło jego pokonywanie niż obliteratora. Okej. 18 level, to dostajemy punkty w... Nie wiem, jak dojść do tego miejsca. To jest w sumie ten szans. To zróbmy tak. Łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, dzięki za oglądanie. Mr. Amazing się z nami męczył, aż w końcu poległ. Teraz Yeti będzie do pokonania. I zobaczymy, jak z nim pójdzie walka, bo z nim to nie będzie tak łatwo. To już wiemy od... Odkąd grę znamy. To było tyle, do zobaczenia. Mr. Amazing było. Cześć!